że to jest recepta na wypalenie zawodowe, że ty non-stop tworzysz i się tym bawisz, a nie jesteś, jeśli mogę się pokusić, takie stwierdzenie, wyrobnikiem fryzjerskim? Tak, ja absolutnie nie czuję, że pracuję. To, co wykonuję, jest czystą zabawą, ale jestem za to wdzięczny, mimo że dziennie ścinają około 20 dziadków. Znaczy nie ich, tylko ich włosy. Jesteś znany ze współpracy z Balmą. Tak. Jak ta współpraca się zaczęła? Czy sam jakby szukałeś danej marki, z którą mógłbyś współpracować? Czy jednak to oni stwierdzili, jest zajebisty Paweł ze Szczecina, chcielibyśmy z nim współpracować? Może zabrzmi dosyć arogancko, ale ja nigdy nie szukam. Nie, myślę, że to będzie dobry moment na powiedzenie tego, czy faktycznie jestem gejem, czy jestem katolikiem. Jeśli interesują Cię ciekawe rozmowy z kozakami branży beauty, to koniecznie subskrybuj ten kanał i kliknij dzwoneczek, by dostawać powiadomienia o nowych odcinkach. Partnerami kanału są NSP Nano i NSP Pico. Najlepsze lasery do usuwania tatuażu i makijażu permanentnego. Ośrodek wypoczynkowy Wrzos. Rodzinne wakacje nad polskim morzem. Golden Eye Optic. Oprawa oka na miarę Twoich oczekiwań. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie. Dzisiejszym moim gościem jest Paweł Zieliński. Paweł jest fryzjerem związany z marką Balmę, wykonujący cudowne metamorfozy. Jest właścicielem centrum szkoleniowego, znajdującego się bardzo kochanym przez Pawła Szczecinie, które nazywa się Color Master Hair Academy. Dobrze przedstawiłem, coś byś jeszcze dodał? Nie, bardzo dobrze, jest wszystko w porządku. Czy włącznie z tym, że jesteś miłośnikiem Szczecina, również się zgadzasz? Tak, kocham to miasto ponad życie. To znaczy tak, może być. Nie jestem za bardzo miłośnikiem Szczecina, ale jak najbardziej mogę się trochę z tym zgodzić. No to dobrze, akceptujesz, że tu mieszkasz po prostu. Akceptuję, że tu mieszkam. No to dobrze, to najważniejsze. Powiedz wszystkim mniej więcej, jak zaczęła się twoja przygoda z fryzjerstwem, bądź jak wolisz, stylistą fryzur? Nie, no to jest bardzo dobre pytanie. Moja przygoda w sumie to jest pasja od dzieciństwa, od urodzenia, jakby towarzyszyła mi przez całe moje życie i gdzieś tam zawsze się z nią spotykałem. Wiadomo, że bardzo amatorsko i niejedne włosy spaliłem, podczas kiedy tam próbowałem faktycznie coś stworzyć, ale zaczęła się tak naprawdę w wieku 33 lat, kiedy to nie tylko ja, tak naprawdę to niekoniecznie ja chciałem wykonywać ten zawód, bardziej moi przyjaciele chcieli, żebym to robił, ponieważ widzieli, że męczę się we wszystkim innym, co wykonuję w tamtym czasie. Ja gdzieś też czułem się nie do końca szczęśliwy, aczkolwiek cieszę się, że próbowałem sił tam i ówdzie. I w wieku 33 lat rozpocząłem swoją, znaczy tak w sumie wykonywać pasję, bo to inaczej u mnie nie można nazwać, spełniać się w swojej pasji. I myślę, że z dużym powodzeniem, powiem to nieskromnie, ale to jest czysto praktycznie moja praca włożona w cały ten zawód i we wszystko, co robię, wkładam całe serce. Stąd też idzie mi jak idzie, czyli dobrze. To powiedz teraz wszystkim, bo powiedziałeś, że w wieku 33 lat zacząłeś. Tak. Nie wyglądasz na swój wiek, więc od razu chciałbym, żebyś wszystkim powiedział, ile masz lat, bo jeśli usłyszą jakby twój wiek, inaczej, jeśli ludzie słyszą, że zacząłeś w wieku 33 lat... To ile ja muszę mieć lat? To wyglądasz mniej więcej na takim zasadzie, jakbyś zaczął to wczoraj robić. No, wiadomo, ja mam 43 lata. Mam 43 lata. No. Czyli dyszka w zawodzie już jesteś. Tak, 10 lat w zawodzie. To, czy tam wyglądam, nie wyglądam, to też są... medycyna estetyczna robi swoje, nie oszukujmy się. Powiedziałeś, że żyjesz i kochasz to, co robisz. Tak. Czy w twoim mniemaniu jest... Inaczej, to będzie pytanie później. Jak rozumiesz artyzm w swoim fachu? Bo ja chciałbym to poruszyć przez to, że siedzę w branży makijażu permanentnego i u nas parę osób się nazywa artystami. Ale ja się z tym do końca nie zgadzam, z tego względu, że my jesteśmy dość mocno ograniczeni przez geometrię, przez różne zasady, co musimy robić, przez jakiś tam określony szyk, na co możemy sobie pozwolić, na co nie. Czy u ciebie również są takie, czy możesz się nazwać artystą pełnoprawnym? To znaczy, nieskromnie mogę nazwać się artystą. Czuję się artystą z krwi i kości, nie trzymam się żadnych ram, które są wypisane w świecie fryzjerstwa.
nie koloryzuję włosów według ustalonych ram, nie tworzę kolorów poprzez przepisy, które są gdzieś na szkoleniach zawsze podawane na lustrach. Zupełnie, absolutnie kieruję się tylko i wyłącznie swoją wyobraźnią, tworząc, może to zabrzmi dosyć odklejone, że to będzie dosyć odklejone, ale tworząc obrazy w swojej głowie efektu już dokonanego. Tak działam od zawsze, działam intuicyjnie. Myślę, że tak jak malarz maluje na płótnie, tak ja maluję na włosach, czyli z wyobraźni, z głowy i z tego, co czuję. Nie trzymam się absolutnie żadnych ram, jeżeli chodzi o świat fryzjerstwa i uważam, że artysta powinien właśnie w ten sposób, wtedy się jest artystą. Właśnie wtedy, kiedy się to czuje, kiedy to się widzi, kiedy to się tworzy, a nie odtwarza, nie dzwoni do kolegi, koleżanki, jak to zrobić, bo nie wiem. Ja zawsze wiem, słuchajcie. Tak już jest. Powiedz mi, czy twoim zdaniem być może to jest recepta na wypalenie zawodowe, że ty non-stop tworzysz i się tym bawisz, a nie jesteś, jeśli mogę się pokusić, to takie stwierdzenie, wyrobnikiem fryzjerskim? Tak, ja absolutnie nie czuję, że pracuję. To, co wykonuję, jest czystą zabawą, czystym spełnianiem siebie, dość egoistyczne, ponieważ mojej pracy, ja wykonując daną koloryzację lub tworząc cokolwiek na włosach, jeżeli chodzi o strzyżenia i tak dalej, najpierw chcę spełnić swoje potrzeby, które są czysto egoistycznie moimi potrzebami. W momencie, kiedy ja się zrealizuję na włosach klientki, wtedy ona, wiem, że też będzie szczęśliwa. Więc myślę, że to jest dobra recepta na to, żeby się nie wypalić. Po prostu trzeba robić to, co się kocha, a ja kocham to, co robię, więc ja już dawno jestem na emeryturze, od 10 lat. Jeśli dalej tutaj jesteś, znaczy, że rozmowa ci się podoba. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz oglądać więcej ciekawych rozmów z kozakami branży beauty, koniecznie subskrybuj ten kanał i kliknij dzwoneczek. Na TikToka i Instagrama wrzucam również najciekawsze fragmenty z każdej z rozmów. Tam też mnie obserwuj. Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. Właśnie ostatnio czytałem na ten temat książkę i słuchałem podcastów, że bardzo niedoceniany w dzisiejszych czasach jest tak zwany zdrowy egoizm. Ogólnie bardzo wiele ludzi uważa, że egoizm jest czymś złym. Tak. Ale w zdrowym egoizmie chodzi o to, że żeby dawać szczęście innym i żebyś sam był ze sobą szczęśliwy, musisz najpierw zadawać o siebie, a później dawać szczęście innym. Tak jest wszędzie. Tak jest nawet w samolocie. Kiedy lecisz i musisz najpierw założyć maskę sobie, żeby później ratować innych. Zawsze trzeba myśleć tylko i wyłącznie o sobie, a dopiero później o innych. Takie jest życie. Bardzo dużym błędem jest to, jeśli ludzie myślą najpierw o kimś, a dopiero o sobie. Bo co, jeśli zabraknie ciebie, bo nie myślisz o sobie? Wtedy też zabraknie pomocy tym, o kim ty myślisz. Nie może być tak. Zawsze musimy być na pierwszym miejscu. Dokładnie. I z niczym się tak dawno nie zgadzałem, jak z tym, co właśnie przed chwilą powiedziałeś. Chyba tak wygląda życie i my ludzie mamy coś takiego, że my lubimy, myślimy, że w ten sposób, że mówimy o kimś, że najpierw komuś pomagamy, dopiero sobie, że nasze dzieci są najważniejsze, a nie my, to jest, za przeproszeniem, gówno prawda. Najważniejsi jesteśmy my, sam mam syna 23-letniego, najważniejsi jesteśmy my, bo jeśli my o siebie nie zadbamy, no to on zginie marnie, no jak nas zabraknie, no sorry, ale taka jest prawda. Mniej więcej tak, to jest to, co też powiedziałeś, że musimy zadbać o siebie, bo bardzo wiele ludzi sprawia to, załóżmy mówiąc, że najpierw muszę się poświęcić komuś innemu, tak, że cały czas mają pewnego rodzaju wymówki, żeby nie osiągać swoich celów, czy też marzeń. Dobrze, że o tym mówisz, bo właśnie zapomniałem, bo mi wyleciało tam gdzieś. Miałem na myśli też to, że mówiąc o tym, że najważniejsi są inni, a nie my, myślimy, że właśnie w ten sposób okazujemy dobro, że w ten sposób, Jezu, jacy my jesteśmy wspaniali, bo myślimy o dzieciach. Okej, każdy z nas myśli o dzieciach i nasze dzieci są bardzo ważne, ale już zejdźmy może z dzieci. Ogólnie wszystko inne uważamy, że jest ważniejsze niż my i często o sobie zapominamy, ale w ten sposób nie okazujemy dobra. Dobro okazujemy, tak jak już wcześniej wspomniałem, dbając o siebie, żeby mieć siłę pomagać innym. No tak to wygląda. Aż chcę się zapytać, skąd takie trzeźwe i przeanalizowane spojrzenie na całą sprawę? Coś cię do tego po prostu skłoniło do takich przemyśleń? Czy jesteś po prostu typem człowieka, który dużo analizuje i dochodzi sam do jakichś wniosków? Czy po prostu jakby twoje przekonania pod wpływem czasu jakby się jakoś ukształtowały? Tak, moje przekonania pod wpływem czasu się ukształtowały. Moja wiedza wynika z tego, że interesuję się tego rodzaju sprawami, interesuję się
bardzo rozwojem osobistym, czytam bardzo dużo książek, słucham podcastów, słucham audiobooków. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś byłem tak jak większość ludzi. Kiedyś byłem zwykłym szarym człowiekiem, który uważał, że ogólnie cały świat jest zły, a wszystko inne jest ważniejsze ode mnie. Absolutnie. Tak samo jak no, trzeba najpierw kochać siebie, żeby kochać innych. No, no, nie wolno szukać wsparcia w kimś, skoro sam sobie nie potrafisz go dać. My musimy być egoistami, ale tego trzeba się nauczyć, można się nauczyć i to nie jest nic złego. Egoizm jest bardzo fajny i nie wiąże się z tym, że jesteśmy egoistami i bierzemy wszystko dla siebie. Tylko to jest taki zdrowy egoizm po prostu. Dla mnie to jest wszystko takie proste, ale kiedyś nie było. Dobre 10 lat temu nie było. Powiedz mi, powiedziałeś, że czytasz dużo książek. Czy jest jakaś książka, podcast, który dość drastycznie czy też diametralnie zmieniło twój pogląd czy podejście do życia? Tak, przeczytałem bardzo dużo książek. Mógłbym wymieniać i wymieniać, ale ostatnia, którą teraz czytam, jest to tytuł książki nosi Największy sekret. Jest to książka oparta na książce Sekret, którą czytelniczka czytała i żeby dojść do tej prawdy, która faktycznie jest dzisiaj ukryta w tym sekrecie, zajęły to 10 lat. Nie będę opowiadał, polecam tą książkę w każdym razie, żeby ją przeczytać. Uwierzcie mi, ona zmienia tok myślenia o 180 stopni. Jestem świeżo właśnie w trakcie czytania tej książki i moje życie troszeczkę się przewraca, ale na takie znowu lepsze. Ważne, że właśnie, żeby zawsze te zmiany były na lepsze. Z takich książek, które ostatnio słyszałem właśnie, która dość sporo porusza zdrowego egoizmu, która wręcz spotkałem się z opiniami, że po przeczytaniu niej możesz mieć wrażenie, że nie rozumiesz świata już dłużej, w którym jakby żyjesz. Jest, nie wiem czy dobrze wymówię, najwyżej przepraszam, Ayn Rand. I książka to jest Źródło, a drugie to jest bodajże Atlas Tytanów czy Atlas Upadłych. Teraz nie jestem pewien co do tego drugiego tytułu. Temat. Podobno książka świetna i absolutnie zmienia światopogląd. No i ten zdrowy egoizm w tej książce jest dość mocno jakby poruszany. No a wracając jeszcze do mojej książki, ta książka mówi o tym, co dla was niektórych będzie bardzo szokujące. Dla mnie też również jest, aczkolwiek ja w to wierzę, że my ogólnie nie jesteśmy ludźmi. No to na pewno ciekawa koncepcja. Jakbyś mógł rozwinąć, bo jestem to znaczy, ciekaw. Niektórzy mogą mnie zrozumieć, aczkolwiek nikomu nie umniejszam, ale no, może tak być, że ktoś może mnie zrozumieć, teraz to powiem. Nie chcę wchodzić w religię, broń Boże, bo nie chcę nikogo urażać, każdy ma swoją wiarę i każdy ma prawo wierzyć w co chce. Ale ta książka mówi o tym, że my wszyscy szukamy szczęścia bardzo daleko, gdzieś czujemy się nieszczęśliwi, gdzieś doszukujemy się tego szczęścia, szukamy go po świecie, błądząc, często siedzimy w domu w depresji, w nieszczęściu, nie wiedząc kim jesteśmy, po co jesteśmy i tak dalej. Ale tak naprawdę to wszystko mamy w sobie, tylko nie potrafimy tego odnaleźć, ponieważ według tej książki, poprzez te wszystkie tysiące lat, które żyjemy na świecie, odkąd żyje ten świat, istnieje, są nam wpajane kłamstwa. Kłamstwa po to, żebyśmy byli słabsi, po to, żebyśmy się bali, po to, żebyśmy byli ułomni, nieudolni, żebyśmy się stresowali, żebyśmy bali się śmierci, po to po prostu, żebyśmy się bali. A tak naprawdę, mówiąc o duszy, wśród katolików, ta dusza to jest tak naprawdę nasza świadomość, która nigdy nie umiera, według tej książki, z czym ja się absolutnie zgodzę. I tak naprawdę podobno nigdy nie umrzemy. Umrze nasze ciało, ono się zestarzeje, ale gdzieś ta książka mówi, że jednak będziemy trwać zawsze. I to też jest bardzo fajne, ponieważ przez wszystkie lata często i gęsto bałem się śmierci. To też jakby moje tam przeżycia z przeszłości. I ona pozwala mi osiągnąć spokój. Tematy ogólnie psychologiczne, ale też stricte jakby światopoglądowe są tak rozległymi tematami, że o tym można gadać godzinami. Tak. I można by się tu przerzucać książkami. Tak. A propos jeszcze takiej jednej rzeczy, ja ostatnio widziałem bardzo fajny wycinek z jakiegoś programu ze Stanów Zjednoczonych, bodajże z lat 70. czy coś w tym stylu, gdzie właśnie jakiś filozof mówił, słuchaj, mówimy, że noga mnie boli na przykład. Ale to nie jest twoja noga, to jest twoje ciało. Ty jesteś tym workiem jakby. Dokładnie ta książka to mówi. To nie jest nasze ciało. To nawet nie jest nasze ciało. To jest ciało, w którym nasza świadomość jest. Słuchajcie,
Nie wiem, jeśli będzie czas, to opowiem wam pewną historię z życia mojej rodziny i z życia mojego, która gdzieś będzie bardzo mocno podparta tym, że to wszystko, co piszą, to jest prawda i to nie jest żaden science fiction, to nie jest żadne do końca jakieś odklejenie, to nie jest do końca bzdura. Niektórzy myślicie, że jak czytacie książkę Siła Przyciągania, to siedząc na fotelu przyciągniecie tutaj wszystko. No tak to nie działa. Te książki są po to, żeby nas nakierować i żebyśmy szli w dobrą stronę i żebyśmy wiedzieli, po co idziemy, dlaczego idziemy i jak sięgnąć po wszystko, co tak naprawdę mamy obok siebie. No właśnie. No to jest, tak bez końca. To jest ogromny problem dzisiejszych czasów, że bardzo wiele ludzi czyta, bardzo wiele ludzi sobie wyobraża, ale od pomysłu, czy też od natchnienia do egzekucji tego, to są dwie zupełnie inne światy. Tak. Fajny przykład taki jest szybki, że gdyby to, czego chcemy i to, co wizualizujemy, to, czego pragniemy, miało się wydarzać tu i teraz, no to byłoby to najgorsze na świecie, ponieważ no, tak jak, nie wiem, czy oglądaliście, a jak nie, to zachęcam obejrzeć sobie ten film. To jest dokument sekret na YouTubie, możecie go znaleźć w tłumaczeniu polskim, gdzie faktycznie jakbyśmy pomyśleli o słoniu i on by się nagle tu pojawił, to by było dosyć ciężko, no i to tak wygląda. Powiem pokrótce jeszcze szybciutko, że moje życie było bardzo trudne i gdzieś się nawet zatarło o śmietniki, słuchajcie. I dzisiaj jestem tu, gdzie jestem. I mam tą świadomość, którą mam i tego mi nikt nie dał, tylko ja sobie sam to wziąłem. A jak będzie chwila, to wam powiem. Na pewno jak starczy nam czasu, o to chętnie zahaczymy, bo o tym moglibyśmy, podejrzewam, rozmawiać godzinami. Ale jeśli już jesteśmy jakby przy twoich początkach, już jakby skupię się teraz na branży, gdybyś znowu miał 33 lata teraz i znowu jesteś przed decyzją, żeby wejść w ten świat, co byś zmienił, jakich błędów byś uniknął albo czego byś się wystrzegał na tej swojej drodze? No to bardzo chętnie na to odpowiem. Zapewne wybrałbym tą drogę ponownie, ale czego bym nie zrobił po raz kolejny? Nie przyjąłbym do salonu nikogo, kogo przyjąłem wtedy na samym początku. Są to ludzie ze Szczecina, są to panie ze Szczecina, które mimo, że minęło prawie 10 lat, dalej psują mi opinię, bo nie wyszła mi koloryzacja. Gdybym wiedział, że moje ceny wtedy, które umożliwiały przyjście wielu ludziom do mojego salonu, sprawią, że będę miał do dzisiaj jakieś dziwne historie i wysyłane zdjęcia sprzed 10 lat, to dla pewno bym tego nie zrobił, tylko od razu podniósł ceny tak, żeby nikt tutaj nie przyszedł. Niestety, mówimy tu o cenach, ponieważ tylko te ceny odstraszają ludzi i do nas przyjdzie ktoś, kto jest świadomy tego, na czym pracujemy, dlaczego jest taka cena, dlaczego Zieliński bierze tyle, a nie tyle za usługę. Przede wszystkim jest to talent, jest to artyzm. To jest to, co ja robię z miłości do tego i też wiedza, którą zdobyłem przez lata. Ale tak, nie wróciłbym na pewno do tych cen, które miałem kiedyś. Sorry, że mówię o tych cenach, ale to te ceny sprawiły, że bardzo dużo miałem nieprzyjemności. Mimo, że były dużo niższe. Czyli z tego, co rozumiem, zacząłeś w ten sposób, że tuż na początku swojej drogi od razu, można powiedzieć, wskoczyłeś na wysokiego konia, zatrudniając parę osób w swoim salonie. To znaczy tak, początkowo przez 2 lata pracowałem w takim saloniku bardzo malutkim, bardziej osiedlowym, dzięki któremu miałem możliwość wyćwiczenia manualnie swoich rąk. I jestem za to wdzięczny, absolutnie jestem za to wdzięczny, choćby nie wiem co. I pani Ani, może pani będzie to oglądać, więc chciałbym, żeby pani to wiedziała. Pozdrawiamy panią Anię, tak? Tak, pozdrawiamy panią Anię, ale jestem za to wdzięczny, mimo że dziennie ścinałem około 20 dziadków. Znaczy nie ich, tylko ich włosy. Warto dodać. To damy na miniaturkę. Ścinałem 20 dziadków dziennie. Około 20 dziadków dziennie, babcie i tak dalej. To byli przemili ludzie. To było takie dosyć wzruszające i dosyć takie zupełnie inne niż w tej chwili to, co teraz jest. Nie mówię, bo teraz jest super, ale to też dużo mnie nauczyło i myślę, że to było potrzebne. To było potrzebne, żeby nauczyć mnie takiej empatii, zrozumienia, spojrzenia na starszych ludzi pod innym kątem niż wcześniej na nich patrzyłem, na ich problemy, na ich
zwierzenia, ale cieszę się, bo to mi pokazało też dobrą drogę na przyszłość. Nauczyło mnie troszeczkę takiego człowieczeństwa, niż wcześniej może tak strasznie tego nie odczuwałem jak po tej pracy, ale to sprawiło, że poszedłem dalej. To sprawiło, że gdzieś ktoś mnie zauważył, gdzieś ktoś mi wyciągnął pomocną dłoń, żebym mógł wejść level wyżej. I no później wynajmowałem sobie stanowisko w salonie. Jak już wynajmowałem stanowisko w salonie, słuchajcie, w 3 miesiące zapisałem ludzi na kolejne 3 miesiące. Sorry, no, że tak się stało, koleżanki i koledzy. Ale no, takie jest życie. I później postanowiłem, że otworzę swój salon. No i tak się stało, jest tak do dzisiaj i jest mi za mało, muszę otworzyć drugi. I trzeci. Te dzisiejsze problemy tego świata, coraz więcej się biznesów. Powiedz mi, Paweł, bo widzę i na pewno nie tylko ja, da się to po tobie odczuć, że jesteś bardzo uczuciowym facetem. Czy masz swoje gorsze dni, a piję do tego, że w pracy ciebie, twojej jako stylista fryzur, na pewno przychodzą do ciebie klientki, które również potrzebują wygadania czy też zwierzenia się tobie. Jak to wtedy się przekłada bezpośrednio na twój humor czy na twoje relacje z tymi klientami? To znaczy, ja jestem zawsze otwarty do pomocy. Jestem człowiekiem, który strasznie dużo rozumie i jestem człowiekiem, który kocha pomagać ludziom. Nie tylko, nie mówimy tu o wsparciu finansowym, aczkolwiek jeśli jest taka potrzeba, why not? Tylko myślę, że bardziej od tego jest ludziom potrzebne wsparcie duchowe i psychiczne. Kocham takie rzeczy, kocham takie sytuacje, może to brzmi też nieco dziwnie, ale uwielbiam. Uwielbiam ludziom pomagać, uwielbiam, kiedy człowiek, kobieta, która siedzi u mnie na fotelu, otwiera się przede mną. Jest to niebywale dla mnie ważne i wyróżniające, bo to jest ogromne zaufanie do swojego stylisty, bo nie traktuje mnie wtedy tylko jako stylisty, ale też jako przyjaciela, któremu może się zwierzyć ze wszystkich swoich osobistych spraw. I co się wtedy dzieje? Ja otwieram ludziom oczy, staram się przynajmniej. Mówię o tym, w co ja sam wierzę, czyli o sile przyciągania. Myślę o, mówię o tych wizualizowaniu, mówię o pozytywnym myśleniu i zdarza się, że razem płaczemy, bo historie są bardzo smutne i dzięki temu też taka kobieta potrafi wyjść odebie z salonu naprawdę zupełnie zmieniona. Już nie chodzi tylko o włosy. I ona wraca, ona się ze mną kontaktuje poza salonem i to jest piękne, że ludzie dostrzegają we mnie nie tylko stylistę, ale też właśnie osobę wrażliwą i godną zaufania. Ale no, tak nie było. Kiedyś tak nie było i tak jak właśnie zawsze będę do tego wracać. Tego trzeba się nauczyć, to trzeba się je poznać i tyle, i pokochać. Nie przytłaczają cię problemy innych czy takie zwierzenia? Nie, nie przytłaczają mnie, dlatego że ja mam swoje życie i jakby potrafię oddzielić to życie od tego życia. Przeżyję to tu i teraz. Jak będzie trzeba, popłaczę się tu i teraz. Wzruszę, może nie tyle co płaczę, ale wzruszę i gdzieś te łzy faktycznie polecą. Ale to mnie wręcz buduje i wzmacnia. Takie sytuacje pokazują mi, że trzeba żyć, trzeba dawać z siebie naprawdę wszystko, brać od życia wszystko, co tylko życie przynosi. Absolutnie się nie demonizować, nie myśleć o tym, że Boże, dobra, ta osoba ma źle. Okej, okay, ja to rozumiem, ja to współczuję, jestem empatyczny i naprawdę do serca mogę przytulić i pomóc, ale nie mogę tym samym swojego życia poprzez takie sytuacje niszczyć, nie? Muszę być takim trzeźwo myślącym człowiekiem, że to też uczy. To uczy, że co by było, gdyby mnie to spotkało. I to pomaga mi w działaniu, czyli w takim braniu od życia garściami, bo nigdy nie wiesz, co się może wydarzyć. Ale nie, jakby nie wpływa to na mnie negatywnie. To teraz delikatnie odbijając, powiem najpierw tezę, która będzie dość mocno clickbaitowa i na pewno wywoła mieszane emocje, ale później ją rozwinę.
Więc ta myśl jest taka, że widzę w nas jakby dużo podobieństw. Znaczy stricte już wizualnych. Obydwoje tak. Mamy dość mało włosów na głowie, tak. Zdecydowanie więcej na brodzie. Tak. Jesteśmy wytatuowani tak. I jesteśmy facetami w kobiecej branży. Tak. Osobiście uważam, że nam było łatwiej. Ale teraz chciałbym powiedzieć czemu, żeby nie było, że jestem szowinistą seksu, szowinistą i tak dalej. My jesteśmy rodzynkami w tej branży. Dużo tak. Łatwiej jest zapamiętać wytatuowanego faceta z brodą niż kolejną bardzo ładną blondynkę na przykład w branży. Co tak. Ty o tym myślisz? Czy było ci łatwiej jako facetowi w tej branży? Myślę, że tak. Myślę, że kobiety ogólnie chętniej przychodzą na fotel czy na to cokolwiek, tak? Czy to są rzęsy, brwi, jakiekolwiek usługi, które są przypisane kobietom jakby do wykonywania tego zawodu. Chociaż zawód fryzjera jest typowo męski, ale to też długa historia. Myślę, że ją znacie, jeżeli jesteście w branży. Ale tak, myślę, że jak najbardziej tak, ponieważ my mężczyźni mamy zupełnie inne spojrzenie na kobiety. My patrzymy na kobietę w sposób taki, jaki byśmy chcieli, żeby ona wyglądała i znów wrócę do egoizmu. Czyli my chcemy stworzyć nasz ideał, a patrząc, jaki jest świat stworzony, to znaczy, ten świat jest stworzony głupio, bo przypisane jest to, że jest mężczyzna i kobieta, to też jest nieprawda. Ale no już wracając tak do tematu. Tak, myślę, że nam jest dużo, dużo łatwiej w tym świecie i im bardziej jesteś charakterystyczny, tym bardziej jesteś zapamiętany. Niestety lub stety, ja uchodzę w Szczecinie za dość, jakby to nazwać, zadufanego w sobie faceta. Niestety mój wyraz twarzy niekoniecznie zawsze jest przyjemny i miły, tylko nikt mnie nie zapyta, dlaczego tak jest. Nikt się nie zapyta, jaka była moja przeszłość. Nikt tego nawet nie śmie o to zapytać. I ja to rozumiem, bo na co dzień ludzie się tego o to takie rzeczy nie pytają. Ale to, co pokazuje moja facjata, to nie oznacza, że mam to samo w środku, bo fajne jest to powiedzenie. Każdy jest znany, że nie osądzaj książki po okładce. Ja jestem mężczyzną i gdzieś moje nerwy, o których też można powiedzieć, wytrzymałości są zupełnie inne niż u kobiet. My mamy testosteron w sobie, który nami rządzi po części i każda kobieta wie, że nawet jej mąż jest bardziej konkretny w podejmowaniu decyzji niż ona sama. Dlatego na litość boską, panie drogie, nie jesteśmy potworami. Jesteśmy naprawdę mega, przynajmniej ja i Wojtek, na bank, bo też go obserwuję od jakiegoś czasu, mega zajebiści i łysy z brodą nie równa się. Nie znaczy to, że jest jakimś, nie wiadomo, jakimś terrorystą, ale tak, jest moja babcia uważa inaczej. Wiem, kiedyś spotkałem się w pociągu z kobietą, która powiedziała, że nie mogę mieć dzieci, bo jestem łysy z brodą i mam tatuaże. No widzisz. No więc właśnie. Widocznie może po prostu nie byłeś jej targetem, no. Albo ona nie moim też nie. Pozdrawiam panią z pociągu, która czytała książkę 365 dni. Aha, no to wszystko tłumaczy. Powiedz mi, bo powiedziałeś, że kobiety, może coś przekręcę, najwyżej mnie popraw, lubią wybierać mężczyzn i teraz właśnie chciałbym zapytać, żeby tak podsumować, jakby ująć to jakąś klamrą, ze względu na zaufanie, ciekawość, że facet jakby wykonuje teoretycznie kobiecy zawód, czy poprzez potencjalne spojrzenie faceta, który będzie w stanie na nią spojrzeć tak, jak ona by się chciała czuć przez płeć przeciwną. Dokładnie. Myślę, że to drugie bardziej. Ja powiem czysto z doświadczenia i z relacji z kobietami tutaj u mnie w salonie. Bardzo dużo pań, które do mnie przychodzi, uważa, że mężczyzna zdecydowanie lepiej wie, jak ma wyglądać kobieta, niż kobieta kobiecie. Myślę, że czasami też ma na to wpływ podobanie się kobiecie. No, dlaczego mielibyśmy się nie podobać kobietom? No, jesteśmy facetami, ale też zauważyłem też, że kobiety lubią, co jest też całkowicie naturalne, być bardziej dotykane przez mężczyzn. Nie mówimy tutaj o podtekstach seksualnych, ale jednak jest to... Jest to logiczne, że kobieta
Ale nie wszystkie. Nie oszukujmy się, bo też dużo kobiet lubi przyjść do kobiety. Kobiety są bardziej delikatne i też to kobiety lubią. Ale tak, myślę, że kobiety wybierające na swoich stylistów bądź jakiekolwiek inne usługi mężczyzn kierują się tym, że to też jest takie egzotyczne, nie? Że to jest facet w ogóle wydzierany, łysy. Kurde, no będzie robił mi włosy. No tak, słuchajcie, będzie, nie wiem, brwi, cokolwiek, ale cokolwiek, nie? Co jest takie subtelne bardzo i to będzie wykonywał mężczyzna. Wow, ciekawe jak to będzie. Myślę, że to bardziej tak orientacyjnie idzie. Co do dotyku, chciałbym tylko doprecyzować jedną rzecz, którą ja zauważyłem. Dotyk jest bardzo ważny, ale nie sposób dotykania, tylko twoja pewność tego dotyku. Jeśli ty się obchodzisz jak z jajkiem, czuć, że ty jesteś zestresowany, tak. Od razu to się przekłada na drugą osobę, tak. Choćby na przystojniejszy, najlepszym fryzjerem tak. Na świecie. Jeśli opcji. Czuć stres tak. W dotyku... Tak. To już ogólnie jest spalony temat. Nie oszukujmy się, kobiety lubią czuć testosteron. No i tyle. No. Facet ma być facetem. No i tyle. Ma dotknąć jak facet i ma być facetem. No, po to kobiety lubią facetów. Przez pewność w ruchach, też już tylko bardziej od tej strony jakby stricte profesjonalnej, przez pewność jakby w ruchach tak. Jest w stanie ocenić, tak. Czy ty czujesz się pewny, czy ty tak. Wiesz co robić tak. I przy okazji jest w stanie, nawet jeśli tfu, by ci coś nie poszło, przez to jak ty się obchodziłeś jakby przy niej, będąc pewny swoich kompetencji i tego co robisz, że ona nawet o tym nie pomyśli, szczerze powiedziawszy. Tak, a nawet jeśli zauważy, aczkolwiek ja zawsze klient, co mówię, jeśli faktycznie, daj Bóg, coś wyjdzie nie tak, nie jestem człowiekiem, który... wypuści kobietę nie informując o tym, że coś tam nie pykło w jednym miejscu, dajmy na to. Zawsze poinformuję. To jest taka lojalność, ale z drugiej strony ja kocham, kiedy kobieta wychodzi z mojego salonu jak gwiazda. Kocham upiększać i dlatego upiększam kobiety, nie facetów, bo to takie nudne. 20 łysy, ten sam facet z brodą przyjdzie w tym miesiącu. No, jedyny ogarniam siebie, no. No i to wystarczy. Tak. Limit facetów na miesiąc został wyrobiony. No. Powiedz mi, jeśli już jesteśmy przy dotyku, czy zdarza ci się, że klientka rzuca ci niejednoznaczne propozycje, czy w jakiś sposób, nie wiem, seksualnym podtekstem się do ciebie odnosi, odzywa? Zdarzyło się parę razy. Zdarzyło się parę razy komentując moje ciało, oczywiście komplementując je, czy też łydki, czy nogi. Ja mówię faktycznie jak było, dlatego nie, że wymieniam specjalnie. Właśnie widzę, że ta łydka coraz wyżej tak ci wędruje, jak tak siedzisz. No, nie, serio, były, no. I jakby, no, mimo to, że to mówię kobieta, no czułem się niezręcznie. Ale, bo jestem w pracy, to jest zupełnie inne miejsce, nie? Ale z drugiej strony, no, robi się facetowi bardzo miło. Na przykład my jako mężczyźni też komplementujemy kobiety. Ja to robię na co dzień i jakby, no, ja nie widzę w tym nic dziwnego, ale jeśli miałem, ale częste pytania są też o moją orientację seksualną. Tylko szkoda, drogie panie, że nie pytacie mnie bezpośrednio, tylko gdzieś tam z boku. Panie, jak najbardziej jestem w stanie zrozumieć. Nie ukrywam paru osobom, jak powiedziałem, że jadę do ciebie. Było właśnie to pytanie też zwracane do mnie. Mnie, szczerze powiedziawszy, jako twojego potencjalnego rozmówcę, ja to mam w dupie, szczerze powiedziawszy. Panie, rozumiem, bo no, chcą wiedzieć po prostu, czy mogą zagadać, czy się umawiać na te włosy, czy nie. No, nie, myślę, że to będzie dobry moment na powiedzenie tego, czy faktycznie jestem gejem, czy jestem heterykiem. Dlatego, że myślę, że zawsze chciałem to powiedzieć bardzo głośno i owszem, miałem żonę i jestem po rozwodzie, mam dziecko, ale tak, jestem gejem. Jestem gejem i się tego absolutnie nie wstydzę. Jestem tak samo facetem jak cała reszta, bo to jest orientacja, to nie jest sposób bycia, ani mój wybór. Hello. Wow. Zobaczycie to wszyscy. Jedni się podobają takie samochody, drugi woli na skuterze jeździć. To jest dokładnie, akurat... to jest jakby... Rozmawiamy z człowiekiem, a nie z jego orientacją, więc nawet jeśli ktoś ma inne podejście do ciebie, co teoretycznie jest troszkę zaściankowym myśleniem, łagodnie to nazywając, tak, to i Polska. Tak nie powinno to rzutować na to, jakim człowiekiem jesteś, czy z tobą się porozmawia, czy z tobą się nie porozmawia to i tak znaczy, dalej. To znaczy, oczywiście, ale tak jak powiedziałem wcześniej, orientacja z orientacją, trzeba być mężczyzną w tym wszystkim.
bo facet musi być facetem, bez względu na to, czy jest gejem, czy heterykiem, no hello. Wow, wielkie mi to wydarzenie. Żeś taki wstęp zrobił, jakby to miał być nie wiadomo jaka bomba. To... tak ja bym powiedział, no czerwoną bluzę. Nie, ale jak nie. Jesteśmy jeszcze w temacie klientek, lubię zadać takie mocno przewrotne pytanie, które zawsze powoduje, że mój rozmówca strzela delikatnego buraka. Jaka jest najdziwniejsza w życiu rzecz, o którą poprosiła cię klientka? Cholera. Musiałbym tak przemyśleć, w zależności w jakim kontekście, bo... Taką najdziwniejszą, którą ja już tu podczas pierwszej jakby rozmowy mojej zadałem, to pytanie, którą do teraz myślisz i... Obojętnie, znaczy inaczej. Może to być myśl, z którą jakby nie umiałeś się oswoić, że ona w ogóle padła? Nie wiedziałeś, jak masz się zachować, odpowiadając na nią? Czy po prostu stwierdziłeś, że ona jest nie na miejscu? Obojętnie, wybierz sobie jakby. Wydaje mi się, że cholera jasna, chyba żadnych takich nie miałem właśnie. Słuchajcie, ja kobiety trochę się, nie wiem dlaczego, ale mnie boją. Boją się pytać o różne rzeczy. Bardziej zapytają mojego pracownika niż mnie. Ale nie przypominam sobie właśnie, żeby co prędzej od facetów mam dziwne zapytania. Poważnie, słuchajcie panowie, i to mówię całkiem serio, przestańcie, mogę powiedzieć. A mów. Przestańcie wysyłać mi fiuty na Instagramie. Bardzo was proszę. Mnie to w ogóle nie interesuje, nie jestem zainteresowany i nie będę zainteresowany. To nie ja. Poszukajcie sobie kogoś innego. To ja ci powiem tak, że mogę sobie z tobą później po nagrysę piątkę przybić. Od kiedy ja zacząłem prowadzić mocniej tego Instagrama, czyli tam od 7 teraz miesięcy mniej więcej będzie, ja myślałem inaczej. Ja zrozumiałem jakby kobiety w tym momencie, jeśli stado napalonych facetów do niej pisze. No, tylko ja się pisze. Spotkałem z tym samym, tylko ze strony napalonych facetów. Tak. I to kurwa kompletnie jest przyjemne. Serio. To jest wręcz odrażające. To jest odrażające. To jest odrażające. I czujesz się zniesmaczony tym wszystkim. Tak. I bardzo. To nie jest coś, co... Inaczej, miło jest się czuć kokietowanym, czy w jakiś sposób tak. Czuć, że jesteś dla kogoś atrakcyjny, tak, to ale bardzo. To jest w sposób chamski, bezpośredni i wulgarny. I tak. To nie jest przyjemne, dokładnie, bo ty się jest... czujesz jak przedmiot w tym tak, momencie. Tak, to jest obleśne, słuchajcie, i to jest naprawdę obleśne, to jest kurawsko obleśne i nie róbcie tak, bo nic nie działa, nikt, no nie wiem w ogóle po co to się dzieje i dlaczego to się dzieje, ale się dzieje. Nie wiem, sugar daddy czy co, hello, no, może i tak, ale to nie dla was, no, nie dla psa kiełbasa. Czy jakby kluczyk z Mercedesa na przykład wysłali, nie? Albo... No i dom, jakieś wille, nie wiem, jak jesteś bogaty, to napisz. Ale też nie wysyłaj zdjęcia. Ale nie wysyłaj zdjęć. Nie, ale cieszę się, słuchajcie, że mam dość tych pytań. Tych pytań, czy jestem heterykiem, czy nie jestem heterykiem. O Jezu, w życiu mnie powiedziała, że pan jest gejem. I o to chodzi. Ja nie muszę chodzić w szpilkach i przyginać nadgarstki. Bo to nie na tym rzecz polega. No i tyle. Zawsze chciałem to powiedzieć, powiedziałem i jestem już spełniony. No i elegancko, ale jeszcze nie kończymy. No nie, absolutnie. Czekam na więcej. Powiedz mi, teraz chciałbym znowu odbić delikatnie w stronę jakby twojej profesji. Jesteś znany ze współpracy z Balmą. Tak. Jak ta współpraca się... zaczęła? Czy sam jakby szukałeś danej marki, z którą mógłbyś współpracować? Czy jednak to oni stwierdzili, jest zajebisty Paweł ze Szczecina, chcielibyśmy z nim współpracować? Może zabrzmi dosyć arogancko, ale ja nigdy nie szukam. Tak się nauczyłem. Czekam, aż ktoś przyjdzie do mnie i mówię całkiem poważnie. Nie jestem otwarty na współpracę ze wszystkimi. Nie jestem takim koszem, gdzie można wszystko wrzucić i ja wszystko wezmę. Balmą znalazło mnie samo. Balmą próbowało ze mną nawiązać współpracę od paru lat. Nigdy im się to nie udawało, ponieważ jak ja się zwiążę z jakąś marką, która faktycznie jest marką topową, to z tą marką współpracuję długo. Wydarzyło się pewnego dnia coś takiego, że w końcu ktoś zachował się bardzo w porządku i Mateusz przyniósł mi cały kosz, całą skrzynkę, czy nawet dwie, wszystkich kosmetyków i wszystko, co posiadają w swoim asortymencie do pracowania na tym bezterminowo.
mogłem sobie robić z tymi kosmetykami, co chciałem, jak chciałem i używać tyle, ile chciałem, nie patrząc na ilość zużytego materiału. I to mi się spodobało. Spodobało mi się podejście, które jest bardzo profesjonalne i które uważam na XXI wiek jest jak najbardziej pożądane, bo przyniesienie komuś próbki kosmetyku i powiedzenie, że w ogóle jakie to jest wszystko zajebiste, no sorry, no to nie ja, to nie umie, to nie przejdzie. Ja mam wymagających klientów, ja jestem sam zajebiście mocno wymagający i nie tylko od siebie, ale od innych, ale przede wszystkim od siebie, że nie pozwoliłbym sobie coś takiego. No i marka mnie dostrzegła, bardzo mnie to zresztą ucieszyło, aczkolwiek jak sami widzicie, nie byłem łasy od razu na to, żeby z nimi współpracować, bo to jest Balmain, absolutnie. Także Mateusz trochę musiał się pogimnastykować i fajnie, że się pogimnastykował, bo mamy dzisiaj bardzo owocną współpracę. Mamy współpracę, jakiej nie miałem dotąd z nikim. Jestem nie też, że z marki zadowolony, zachwycony, level hard. Nawet nie ma tutaj skali. Do tego jeszcze to, co daje nam Balmain, to, co my od nich otrzymujemy, to jest naprawdę mega sprawa. Tutaj mówimy o dużych rzeczach, nawet tych jak pokaz Balmain w Paryżu, gdzie tak naprawdę za nic nie płaciliśmy i nawet możliwość zobaczenia swoje oczy z bliska Cher, gdzie dla mnie to było przeogromne wydarzenie. Czy teraz spotkanie Balmain w Warszawie, czy gifty, jakie dostajemy. O Jezus, jest tego bardzo dużo i to nie jest to, że oni chcą nas kupić. Te gifty są dla was, dla klientek i zawsze je otrzymujecie od nas. Także marka znalazła mnie sama. Tylko musiała poczekać. To jest to, co też powiedziałeś, bardzo ważne jest to, że każdy profesjonalista powinien być wymagający przede wszystkim od siebie, od swoich prac, a później dopiero od marek, bo tak. Znowu jakby powracamy do egoizmu, ale do czego piję? Otóż do tego, że firma, która przychodzi do ciebie, daje ci próbkę, załóżmy 5 ml jakiegoś szamponu, a mówi, pan se to przetestuje na jednej klientce, to będzie zajebiste, to z panem podpiszemy, to jest lekko półśmieszne. Ty musisz, jeśli chcesz utrzymać pewną jakość, musisz się nauczyć pracy na pewnym produkcie. Jeśli byś dostał taką małą próbkę i od razu jakby się na to zdecydował, jest duża szansa, że chociażby na krótki okres czasu twoje efekty, twoje metamorfozy by troszkę zjechały jakby z jakości. No tak. Bo nie musiałbyś poznać jakby te produkty. A to jest z drugiej strony bardzo dojrzałe jakby od przedstawiciela handlowego, od Mateusza, tak? No, to jest... Od Mateusza, tak. Że dał ci produkt, będąc pewny za ten produkt tak. I wiedział, że produkt się obroni. Tak. I to tak. Jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. To jest ogólnie rzecz ujmując, jeśli... Tylko tak, marka Balmain też nie współpracuje z każdym. Tutaj głównie liczy się też talent, ponieważ... No sorry, ale jeśli nie masz talentu, znaczy, no tak, jeśli nie masz talentu, no to choćbyś miał samo złoto w salonie, to nie stworzysz niczego. No i marka nie traci czasu na ludzi bez pasji, sorry. No nie przepraszamy za oczywistości. No. Przepraszam, ale taka jest prawda, nie wiem, mam być szczery, więc jestem. To była pierwsza twoja współpraca tego typu? Czy wcześniej już z kimś współpracowałeś? To nie musiały być tak duże i owocne współprace, ale chociażby mniejsze. Miałem, tak. Nie powiem z jaką marką, ponieważ nie chcę robić reklamy marce, z którą już nie współpracuję. Nie robię marce Balmain też reklamy, ponieważ na samym początku tak zostałem też przedstawiony, więc jakby to jest oczywiste. Tak, miałem, ale ta współpraca była okropnie tragiczna. Czyli wchodząc jakby we współpracę Balmain, świadomie wiedziałeś, czego nie chcesz w tej współpracy, tak, czego unikać, tak. A co chciałbyś z nią zrobić? Tak. Poprzednia firma, z którą marka, z którą współpracowałem, jest również naprawdę mega dobrym produktem, ale no niestety sam produkt to jest jedno, a partnerstwo biznesowe to jest druga sprawa, nie? Jeśli wydajesz naprawdę duże pieniądze na kosmetyki, bo to naprawdę kosztuje dużo pieniędzy, i to chciałbyś nie tylko dostać kosmetyk, ale dostać coś w zamian za to, że jesteś tak zajebistym klientem. Nie dostajesz nic. No dobra, dostałem przez całą współpracę maskę do włosów. Serio, nie? Jedną maskę do włosów przez 2 lata ponad. Do twoich włosów?
No, ale lepiej jak dostaję w ogóle kosmetyki do wypróbowania na włosy męskie, super w ogóle to. Aczkolwiek widzicie, znaczy widzisz, ja od marki Balmain dostaję również gifty. Nagle, wiesz, przychodzi kurier, niespodziewanie przynosi mi prezent. Otwieram, a tam proszę, szampon, odżywka, pasta do włosów, ale wysyłają. Nie mówią ci o tym, po prostu robią ci prezenty. I to jest zaskakiwanie, o to tu chodzi, no słuchajcie. Powiedz mi teraz tak, widzę bardzo wielu fryzjerów i spotykam się jakby z takimi głosami, że o, ten fryzjer pracuje na jakiejś marce, znaczy, że chyba musi być dobry. Jak ty postrzegasz siebie? Czy ktoś przechodząc obok patrzy, o, tutaj ktoś współpracuje z Balmain, to musi być dobry? Czy to jest, Paweł jest zajebisty, dlatego Balmain do niego przyszło? Na jakiej zasadzie ty to postrzegasz i jak to klienci twoi widzą? To znaczy, stali klienci, którzy do mnie przychodzą od lat, dostrzegają we mnie ten potencjał i talent. Nie myślą sobie, że Balmain, że jestem zajebisty poprzez to, że mam dobrą markę, która jest no, jedną z najbardziej prestiżowych i marek takich premium. Nie. Spostrzegają poprzez pryzmat tego, że ja jestem zajebisty, dlatego mam taką markę. Nie wiem, jak jest z ludźmi, którzy przychodzą pierwszy raz, ale podejrzewam, że nie sugerują się, chociaż nie sugerują się panie tym, że pracuje na tej marce, ponieważ kobiety są coraz bardziej świadome i wiedzą, co jest dla nich dobre i ta marka faktycznie jest rewelacyjna. 100 kobiet na 100 u mnie ma cudowne włosy poprzez to, że zdecydowało się na kupowanie produktów do domu, używanie ich i muszę przyznać, że w ogóle one są zajebiste. Naprawdę, słuchajcie, to jest kot, nie? Ale dosyć reklamy, ja nie będę robić reklamy, daj spokój. Pozdrawiam. No to dobrze, już kryptoreklamę zrobiliśmy, Balmain czekam na przelew. Ej, no właśnie, ej, pamiętajcie, musicie coś mi wysłać, nie? Coś ci tam odpalę, to powiem. Nie, ale super, marka i nawet jeśli jesteście zainteresowani, to myślcie o tym naprawdę. Obserwuję cię od niedawna. De facto zacząłem cię obserwować od momentu tego, kiedy do mnie napisałeś, skąd mam zajebiste okulary, się okazało się rzeczy, że one są z Balmain. Ale efekt jest taki, że czy uważasz, że teraz zaliczasz jakiś tam swój glow up? Tutaj okładka gazety, tutaj telewizja, bo widziałem, że byłeś bodajże w TVN-ie, też bodajże robiłeś jakby coś z Patrycją Kazadi. Tak. Tutaj teraz znowu targi mody. Czy uważasz, że teraz jest twój najlepszy okres? Czy dopiero on jest przed tobą? Wszystko jeszcze jest przede mną. To będzie nieskromne, ale żadna z tych rzeczy nie powoduje we mnie poczucia bycia lepszym. Okładka, okej, fajnie. I cała reszta, która mnie otacza w tym momencie, wszystko dobro, które do mnie przychodzi, nie powoduje tego, że ja czuję się jak gwiazda, bo gwiazdy są na niebie. Tak, to jest dobry czas w moim życiu. Ten dobry czas w moim życiu trwa od 10 lat. To nic nie przychodzi do mnie tak po prostu. Słuchajcie, ja to wszystko przyciągam, ale to jest temat naprawdę długi i wiara w siebie, siła przyciągania, to o czym wcześniej mówiłem i wizualizowanie i taka pewność siebie, czego ludzie też nie lubią i często w pracy zdarza się, że usłyszę, o Boże, jaki pan jest pewny siebie. A jaki mam być? Jaki mam być? No chyba muszę być pewny siebie, skoro jestem pewny siebie. No przecież wiem, co potrafię. I ja, dlaczego mam udawać laika, gorszego? Mam się właśnie sam siebie demonizować, że ja jestem jakiś, nie wiem, gorszy niż myślę, że jestem? Nie, ja jestem lepszy niż myślę, że jestem. I zawsze będę lepszy niż myślę, że jestem. Zawsze tak będzie i zawsze będę szedł do przodu. A ten czas, który jest teraz, to jest czas, na który ja sobie sam wypracowałem, zasłużyłem i tak jest zajebiście, fajnie, ja się cieszę. Tak, będę w TVN-ie, będę tu, będę tam. Myślę, że jeszcze będę w wielu miejscach. To jest dopiero początek. To trzymam kciuki w takim razie. Czy jak zwykle, bez problemów technicznych, to nie nagranie. Tak. Ale już praktycznie zadając ci ostatnie pytanie teraz, w tej części, bo będzie druga część, o której nie wszyscy wiedzą, że mamy taki plan, delikatnie zagaję im, być może zachęcę tych ludzi, żeby chcieli zostać i obejrzeć drugą część z tobą. Gdybyś mógł zmienić jedną rzecz w swoim życiu, obojętnie czy to zawodowym, czy też prywatnym, co by to było, mając na myśli i w pamięci to, że poza kamerami mówiłeś mi, że w Szczecinie jesteś dosyć
nielubianym profesjonalistą, jeśli tak to można delikatnie ująć? Niczego bym nie zmienił. Myślę, że poszedłem dalej tą samą drogą, którą szedłem i dalej byłbym nielubiany. Myślę tak. To znaczy, wydawało mi się bardzo mocno kiedyś faktycznie, że jestem nielubiany i wydawało mi się, że mi się wydaje, ale Szczecin jest dosyć małym miastem i jednak nie wydawało mi się, tylko tak jest. Nie jestem darzony zbyt dużą sympatią wśród koleżanek i kolegów z branży. Gdybym jeszcze wiedział dlaczego, aczkolwiek się domyślam dlaczego, to by było super, ale jeśli komuś bardzo mocno przeszkadza to, że ja mam jak mam, naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście wy wszyscy mieli tak samo i nawet jeszcze lepiej, czego wam życzę z całego serca. Bo na sukces pracuje się dosyć ciężko i trzeba chcieć go osiągnąć, a nie tylko patrzeć na innych, co to oni nie mają i chodzić i się na nich po prostu zwyczajnie wkurwiać. Ale niestety zawiść to jest nieodłączna cecha ludzka i to będzie zawsze, ale na pewno też wpływa na to mentalność naszych cudownych krajan i to, jak to wszystko wyglądało tutaj przez ostatnich paręset lat. Tak, i przy okazji, bo mogę, chciałbym pozdrowić wszystkie panie z grupy na Facebooku, która się nazywa Szczecinianki. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Nie wiem, czy jest to delikatnie podszyte ironią, czy nie, ale jeśli mam pozdrowić, to też pozdrawiam. Jeśli nie, to rączki mam tutaj. Myślę, że musi być podszyte ironią, dlatego że to na tej grupie najwięcej się o mnie gada, najwięcej się mnie hejtuje, bo nikt nie przyjdzie i nie powie prosto w oczy, bo się boi. To są ludzie słabi, to są ludzie nieszczęśliwi, to są ludzie pogubieni, którzy sami w życiu niczego nie osiągnęli, a jeśli nawet osiągnęli, to dalej są nieszczęśliwi. I nie wiem, dlaczego dalej na językach jest Zieliński. Wydawałoby się, że to powinno minąć już od wielu lat, powinna być cisza o mnie, ale nie ma tej ciszy. Wciąż się mnie obgaduje, drogie panie, nie trzeba być kobietą, żeby być na grupie Szczecinianki, żeby to wszystko widzieć. Wystarczy założyć Facebooka, będąc niby kobietą i wy przyjmiecie do grupy. No i tak też się stało kiedyś. Nie oglądam, nie śledzę, ale no niestety klientki, co niektóre podsyłają mi od czasu do czasu screeny. Ale dziękuję również tym, które wypowiadają się o mnie dobrze. To są ludzie świadomi, to są ludzie, którzy u mnie byli, to są ludzie, którzy mnie poznali i którzy wiedzą, jaki jestem naprawdę. A propos tego, jest taka książka, nie chcę teraz kłamać, bodajże autor ma na nazwisko Green, się bodajże nazywa 48 praw władzy. Jednym z nich jest, żeby niezależnie o tym, jak ludzie o tobie mówili, ale żeby mówili do tego stopnia, tam w książce jest to opisywane, że jeden jakiś tam władca francuski wręcz rozpowiadał plotki na swój temat na dworze, żeby ludzie mówili o nim negatywnie, ale też przy okazji tworzy to ludzi, którzy pierwszy raz może o nim usłyszą, może zmienią delikatnie swoje zdanie, może zaczną go bronić i to działa dość mocno w taki spolaryzowany sposób. A takim bardziej temacie na czasie, być może kojarzysz takiego gościa, Jake Paul się nazywa, on również ma swoją grupę na Facebooku, w której płaci jakby ludziom za to, żeby go obsmarowywali, hejtowali i tak dalej. To daje. Ja nie powiem, że to nie daje. To pomaga. Ja powiem wam, że i tobie powiem, że szczerze mówiąc dosyć często w salonie powtarzam, że ja lubię, jak o mnie mówią. I to nie ważne, czy dobrze, czy źle. Jak mówią źle, to znaczy, że dalej ludzi wkurwiam. A jeśli dalej ludzi wkurwiam, to znaczy, że dalej robię dobrze wszystko to, co robię. I dalej jestem dla was niewygodny. Rewelacja. Możecie o mnie mówić dalej. Mi to pomaga. Przychodzą do mnie klientki z ciekawości, czy ja faktycznie jestem taki pojebany, jak o mnie piszecie. I tak bardzo niszczę włosy i palę, a dodatkowo moje prace na Instagramie to jest Photoshop. To nie jest to, co ja wykonuję. I doświetlane są, to są photoshopowane zdjęcia, filmy, przerabiane. Ja to wszystko wiem. Ja to wszystko wiem, co o mnie się mówi, ale ja naprawdę mam to w głębokim poważaniu. Tam nie ma żadnego Photoshopa, ale się tłumaczyć nie muszę. Jak to mówią, psy szczekają, karawana jedzie dalej. Oczywiście. I przychodzą panie z ciekawości właśnie, czy ja taki jestem, zostają i są szczęśliwe i zupełnie oczy im koparki za przeproszeniem opadają i mówią, sorry panie Paweł, ale pan nie jest taki, jak o panu mówią. Ja wiem, no bo nie, ja wiem. No nie jestem taki, no. No także też będzie okazja, że Zieliński się przyznał do swojej orientacji, będzie można pogadać sobie troszeczkę też na Szczecinankach.
Ale to zaproście chociaż Pawła do tej grupy, tak już oficjalnie i tak dalej, to tak. Może polajkuje parę komentarzy, no może z czymś się utożsami, no może pewnie. Zmieni swój światopogląd. W końcu przecież jestem, też lubię facetów, no to tak jakby mamy trochę podobnie, nie? Mogę być w tej grupie. Dlaczego by nie? Dokładnie. Czego ci można życzyć na przyszłość, Pawle? Myślę, że można mi życzyć zdrowia. I to wszystko. O resztę sam sobie zadbasz. Zawsze, o wszystko sobie sam zadbam. Ja sobie mogę dużo rzeczy wyżyczyć i moje życzenia jakby się spełniają, ponieważ ja do nich dążę. A mi można życzyć po prostu zdrowia. Żebym miał siłę na to wszystko. No i dobrze w takim razie, no to życzę mi ci zdrowia i siły przede wszystkim. Resztę sam sobie zadbasz, jestem tego pewny. Świetnie mi się z tobą gadało. Mi również. No i co? Kończymy na ten moment, a zaraz zaczynamy kolejną część. Tak, myślę, że równie ciekawą, jak nie ciekawszą. To dziękuję, Pawle. No i zapraszam was na kolejny odcinek z Pawłem. To damy jako intro.